Swietłana zasnęła w hamaku. Praca w ogródku pod palącym słońcem, zmęczenie i syte obiad zrobiły swoje, więc postanowiła odpocząć. Z objęć Morfeusza wybudził ją wyraźny szept. Śpi. Chodź już. A jeśli się obudzi? Cóż, jest stara, nas nie dogoni, nie bój się. Mówię, chodź. Kobieta lekko otworzyła powieki i spojrzała w kierunku dźwięków. Z krzaków malin wyglądały dwie twarze w jednakowych czapkach. Chodź za mną. Starszy chłopiec wyszedł i, ostrożnie stąpając, podszedł do starej, wysokiej gruszy. Odwróciwszy się, machnął ręką, a drugi, niepewnie spoglądając na hamak, podążył za nim. Podchodząc do drzewa, złodzieje podnieśli ręce do góry. Próbując dosięgnąć dojrzałych owoców, apetycznie oświetlonych przez słońce, ale wisiały zbyt wysoko. Grusza wisi, nie można zjeść, stwierdziła swietłana dla siebie. Stój tutaj. Ja wejdę, szepnął starszy i zaczął wspinać się na pień. Dotarwszy do rozwidlenia, sięgnął po gruszkę, ale nie zdołał jej dosięgnąć. Wtedy chłopiec położył się na gałęzi i ostrożnie zaczął przesuwać się do przodu. Był już prawie tam, ale niezręcznie się obrócił i zahaczył koszulką o gałązkę. Nagłe ruchy spowodowały trzask. Chłopiec się przestraszył i mocno objął gałąź obiema rękami. Maluch wydał okrzyk i zaczął szlochać. Piotr, zejdź! Chcę do domu! Nie bój się! Paweł zaraz uspokoił go drugi chłopiec. Nie bójcie się, ja wam pomogę, odezwała się kobieta. Ten, który był na drzewie, podskoczył z zaskoczenia. Znowu usłyszano trzask. Nie ruszaj się, starsza kobieta podeszła do drzewa. Paweł chciał dać dyla, rzucił się w bok, ale zatrzymał się, niepewnie przesuwając wzrok z drzewa na właścicielkę. Tymczasem bezskutecznie próbowała odczepić chłopca. Trzymaj się mocniej, rozkazała wybawicielka. Ja teraz pójdę po drabinę. Paweł, pomożesz mi ją przynieść. Przyniosła drabinę. Maluch z trudem dysząc też się jej trzymał, a potem podtrzymywał podczas operacji ratowania towarzysza. Po chwili dzieci siedziały w ogrodzie przy stole, obierając gruszki. Tymczasem swietłana zebrała więcej dojrzałych owoców do wiaderka. A to wam na drogę. Czyje jesteście? Coś was tu wcześniej nie widziałam kropka. Teraz mieszkamy tam. Paweł skinął głową w stronę sąsiedniego ogrodzenia. A jak tu trafiliście? Przez płot zaczerwienili się chłopcy. Przecież jest bramka między nami. Potem wam pokażę, gdzie. Przychodźcie, kiedy chcecie. Bierzcie tyle, ile potrzebujecie jabłek i gruszek. Ja sama i tak nie zjem tyle. I przyprowadźcie mamę i tatę. Poznamy się, kropka. Nasz tata pracuje w mieście. Nie ma czasu, kropka, smutno powiedział Paweł. Wszedł z ławki. Chcę do domu, kropka. Swietłana odprowadziła ich do furtki i wzięła obietnicę że znów przyjdą w odwiedziny. A wieczorem przyszła ich mama, przedstawiła się jako Barbara i przeprosiła za figlarnych synów. Upiekłam ciasto. Proszę, poczęstujcie się, kropka. Z przyjemnością. Tylko napijmy się razem herbaty i zawołajmy chłopców, kropka. Chętnie zgodziła się starsza kobieta. Tak, oni oglądają teraz kreskówki, teraz ich od telewizora nie oderwiesz, uśmiechnęła się Barbara. A potem opowiedziała, że mąż wynajął te dacze. No i dobrze. Znaczy, będziemy sąsiadami, bo dawno dom był pusty, uśmiechnęła się starsza kobieta. Gospodarz ożenił się na starość i wyjechał do młodej, a jego brat postanowił teraz wynająć mieszkanie. Działka jest zaniedbana. Ale nie martw się, pomogę ci sąsiedzko, powiem ci co robić. Kropka. Bardzo dziękuję, swietłana, bo sama nawet nie wiem od czego zacząć. Kropka. A twój właściciel nie pomógł niczego. Pracuje dużo, smutno odpowiedziała sąsiadka. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że specjalnie nas tu wysłał, jakby na zesłanie kropka. Co tak? A między wami nie jest dobrze? zaniepokoiła się starsza kobieta. Kiedyś było dobrze, opowiadała Barbara. Kochali się. Wychowywali chłopców, Piotra i Pawła. Mają pięć i cztery lata. Mieli różne plany. Ale ostatnio wład bardzo się zmienił, ciągle jest z czegoś niezadowolony. I wydaje mi się, że pojawiła się inna kobieta. Często się spóźnia. Koszule pachną perfumami. Więc nas zabrał z dala od oczu, żebyśmy mu nie przeszkadzali pod nogami kropkaw. Może na darmo oskarżasz męża, próbowała odciągnąć się od podejrzeń świetłana. No więc on się męczy. Stąd ta jego złość. Trzeba przecież utrzymać rodzinę. To jest jego troska. Nie, to nie to. Czuję, że on się od nas oddalił. Ach, nie wiem nawet, co będzie dalej. Nie martw się przedwcześnie, droga. I dzieciom nie pokazuj tego. One też się martwią. Nie rób tego, gdy są w takim wieku i martwią się dorosłymi problemami. Niech mają dzieciństwo, póki to możliwe. Jeszcze zdążą się nasycić życiem. Och, to prawda. Dziękuję Ci. Swietłana za naukę. Nigdy nie byłam roztrzepana. Zawsze energiczna. I chcę lepszego życia dla dzieci. A tu nagle osłabłam. Siedzę i żałuję siebie. Synowie patrząc na mnie też płaczą. Więc to ustaliliśmy podsumowała staruszka. Zajmijcie się trochę gospodarstwem. Niech chłopcy pomagają. Angażuj ich do lekkiej pracy. A potem odpoczywajcie ile wam się podoba. Bawcie się, spacerujcie. Wieczorem przychodźcie na herbacianą. I wam, i mnie będzie weselej. Abyście nie byli smutni, cieszcie się życiem, jakiekolwiek by ono nie było. Dziękuję, Swietłana. Jakże miałam szczęście z sąsiadką. Jesteś tyle starsza, a masz więcej energii niż my wszyscy. Żyj jak ja, a zrozumiesz, że każdy dzień to już szczęście. Trzeba się spieszyć żyć i wszystko zdążyć. A problemy będziemy rozwiązywać w miarę ich napływania, jak Bóg da. Tak też toczyło się ich spokojne życie. Piotrek i Paweł znaleźli przyjaciół i mieli swoją porcję chłopięcych rozrywek. Warwara też rozchmurzyła się i teraz nie martwiła się już o swój gorzki los, tylko żyła dniem tak, by choć trochę ucieszyć siebie i synów. Swietłana przekonała ją, by nie dzwoniła ciągle do męża, a już na pewno by nie wyrażała żadnych pretensji czy podejrzeń. Teraz kobieta rozmawiała z władem suchym i konkretnym tonem. I niecodziennie. Ten nawet trochę się zaniepokoił i obiecał wkrótce przyjechać, aby zobaczyć, jak spędzają czas. Wieczory sąsiadki spędzały razem. Pijały herbatę, grały w lołutoł i czytały na głos książki. Pierwszą była nowela: Biały Bim Czarne Ucho. Chłopcom tak się spodobało, że każdego wieczoru czekali na ciąg dalszy, a potem następowały inne książki, które polecała Swietłana, była nauczycielka. Gdy na weekend przyjechał ojciec rodziny, zauważył, jak odświeżyła się i upiękniła żona. Dzieci za nim tęskniły, oczywiście, ale nie odwołały swoich zwykłych zabaw z okazji jego przyjazdu. Wład zazdrośnie obserwował warwarę, pytał synów, jak i z kim spędzają czas. Usłyszawszy odpowiedź, zdziwił się, ale też się uspokoił. Pożegnał się w swojej zwykłej nonszalanckiej manierze, nie obiecując szybkiego spotkania. Po jego wyjeździe kobieta trochę popłakała z przyzwyczajenia, ale szybko otarła łzy i sama sobie zdziwiła się, jak bardziej trzeźwo i zdystansowanie zaczęła podchodzić do zaistniałej sytuacji. Teraz przecież wszystko wydaje się być w porządku, prawda. Zastanawiała się. Więc po CO mam się męczyć domysłami. A tam, jak Bóg da. Pewnej nocy nagle zadzwonił telefon Włada, zaniepokojona Warwara chwyciła słuchawkę. Wład, coś się stało. Twój mąż mnie kocha, rozległ się w słuchawce szeptający kobiecy głos. Kto to? Zdumiała się kobieta. Twoja zastępstwo. Teraz leżę w twoim łóżku, w twoim mieszkaniu. Wład jest mój, a teraz ja tu rządzę. Pani domu nie szepta, nie ma się czego bać. Zebrała się warwara. A ja teraz chcę porozmawiać z mężem. Już mi się znudziłaś. Przekaż mu telefon. Zaraz. Syknęła rywalka. I tak on będzie mój. I rzuciła słuchawką. Diagnoza jasna. Don Juan. Wydała wyrok świetłana. Twój mąż to zmienna wielkość. Dziś tu, jutro z inną. Gdzie zawieje wiatr, tam poleci. Czy tego potrzebujesz? Kocham go. Zapłakała warwara. I co, już gotowa wybaczyć? Przecież on nawet się nie kaje. Nie dzwoni, nie przyjeżdża. Jakbyście w jego życiu nie istnieli. Tak będziesz całe życie cierpieć jako ofiara przy ukochanym. Co ja teraz mam robić? Pomyśl, jak żyć dalej. Bez niego, ale nie gorzej, a dużo szczęśliwiej. Jesteś wciąż młoda i piękna. Wspaniałe dzieci obok. Czy jest choć jeden powód, by się tym martwić? Strata nie jest duża. Ten twój don Juan. Zasługujesz na coś lepszego. Z tym żyj. A teraz wiesz, Ceo. Zorganizujmy jutro wycieczkę nad jezioro i ekscytujące wędkowanie. Chłopcom się spodoba. I tobie też będzie dobrze się otrząsnąć. Upiecz nam na drogę pirożki, a ja przygotuję sprzęt wędkarski, a potem przyjdę pomóc. Dzień udał się świetnie. Turyści długo szli przez pole. Potem przez las z żartami i dowcipami swetlani, których miała mnóstwo. Potem śpiewali na całe gardło piosenki, zadawali zagadki. Dotarwszy do jeziora, przekąsili i zarzucili wędki, ale młodzi rybacy zaczęli kimać. Więc ułożono ich na odpoczynek pod namiotem utworzonym z wieżby, która zwisała nad wodą i moczyła w niej liście. Kobiety z pół oka obserwowały spławiki, cicho rozmawiając. Swietłana skąd nauczyłaś się tak sprawnie obchodzić z tymi haczykami? Zainteresowała się werwara. Najpierw pokazał mąż. Był wojskowym, mało miał wolnego czasu, ale bardzo lubił posiedzieć z wędką, no i ja obok niego. Potem już we troje, kiedy syn Andrzej podrósł. Gdy przyjeżdżaliśmy na urlop do jego rodziców, przychodziliśmy tutaj z namiotem, żeby dowoli połowić. Po śmierci mojego ukochanego na ćwiczeniach, opłakiwałam go tutaj, udając, że łowie i nie pokazując tego synowi. Był jeszcze mały i wierzył, że tata po prostu wyjechał na długo. Babcia zamilkła, odwróciła się, ocierając nieproszoną łzę. Werwara objęła ją i pogłaskała po głowie, jak małą. Biedna moja! Dziękuję, kochana, uśmiechnęła się Swietłana. I ty dołącz do spokojnego łowienia, kontynuowała. Masz dwóch chłopców, więc musisz żyć ich zainteresowaniami. Gdy Andrzej dorastał, stałam się zagorzałym kibicem. Razem oglądaliśmy piłkę nożną i hokej w telewizji. On także szanował boks, więc i to oglądałam, choć nie podoba mi się, gdy ludzie biją się nawzajem. Gdzie teraz jest Twój syn? Ciągle w podróżach. Jest audytorem w dużej firmie. Jeździ na zagraniczne kontrole przez pół roku i dłużej. W domu jest rzadziej niż w hotelach. Dwa razy się ożenił, ale oba małżeństwa nieudane. Nikt nie chce żyć w takim trybie, gdy męża ciągle nie ma w domu. W ich systemie ci, co tak jeżdżą, to albo młodzi i mierzonaci, albo rozwiedzeni samotni. Żony nie wytrzymują i odchodzą. Tak i mój Andrzej bezdomny już ma 40 lat z kawałkiem. Rodziny nie ma, dzieci też Bóg nie dał. Tęsknię za nim. Ale jestem matką. Zawsze poczekam, jak długo by nie zniknął w swojej pracy. A jaka radość, gdy wraca, wiedziałabyś. Nie mogę się na niego napatrzeć, nie mogę się nadechnąć. Ale znowu się zbiera i odjeżdża. A ja zostaję sama. Więc ucieszyłam się, gdy pojawiło się obok takie niespokojne gospodarstwo. Z wami czuję się nawet młodsza. I nam bardzo dobrze z tobą, Swietłana, wykrzyknęła Werwara. Nie mam nikogo, a teściowa nie uznaje mnie i wnuków nie chce znać. A w ogóle mieszka daleko. Nie utrzymujemy kontaktu. Chłopcy tak się do ciebie przywiązali. Mówią, mama, nasza babcia Swietłana jest taka fajna, lepszej nie ma. A ja odpowiadam, że jesteś najlepsza na świecie. Tylko, że masz swoich bliskich i z nami nie ma krwi. Nie, odpowiadają, ona jest nasza, jeśli nie rodzona, to niech będzie przybraną babcią. Powiedzieli też. Warwara uśmiechnęła się winowajco, patrząc na staruszkę. A co mi się podoba, wykrzyknęła świetłana. Tak marzyłam o wnukach, ale się nie udało. I oto Bóg posłał mi was, abym mogła stać się babcią, choćby i przybraną dla takich cudownych dzieciaków. Oj, zagadałyśmy się z tobą, a przecież tam coś bierze. Spójrz, spławików nie widać. Wieczorem podróżnicy jedli zupę rybną z pierożkami, odpędzali komary, pili herbatę z miętą i listkiem porzeczki. Babcia, mądrze mrużąc oczy, poprosiła się za babcie chłopców. Wykrzyczawszy, hura, babciu, kochamy cię. Powiesili się z obu stron na jej szyi. Pewnego dnia Warwara otrzymała telefon z miasta od sąsiadki Olgi, która poinformowała, że w jej mieszkaniu mieszka teraz bezczelna dziewczyna, która zachowuje się jak właścicielka. Wyobraź sobie, już wszystkich obraziła czysta Megera, a twój mąż też nie jest lepszy. Nie wasza sprawa mówi, z kim żyje. I odesłał mnie daleko, gdy spytałam o ciebie kropka. Olgo, dziękuję za telefon, podzękowała kobieta łamiącym się głosem. Proszę informuj mnie na bieżąco o wszystkim. Kropka. Co teraz zamierzasz zrobić? zapytała Swietłana. Chcę go złapać na gorącym uczynku i spojrzeć mu w oczy. No i spojrzysz i co? Nie wiem, zasmuciła się Warwara. Tak, zacznijmy po kolei. Zanim zaczniesz działać, musisz zrozumieć, co będzie po wyjaśnieniu relacji. Gdzie będziesz mieszkać? Na jakie środki? To wszystko trzeba przemyśleć z góry. Mieszkam, mam nadzieję, w swoim mieszkaniu. Urodziłam się w nim, a ten zdrajca nie ma do niego żadnych praw. A środki mam. Pracuję jako webdesignerka i moja praca jest zawsze ze mną. Potrzebuję tylko dostępu do internetu. To dobrze, ucieszyła się staruszka. Myślałam, że jesteś gospodynią domową i zależysz od męża. Naprawdę nie zamierzasz mu wybaczyć? Jak mogłabym kiedykolwiek wybaczyć coś takiego? W takim razie działajmy szybko i zdecydowanie. Zadzwonię teraz do Wiaczesława, to siostrzeniec mojego zmarłego męża, bardzo dobry człowiek. Zostanę tu z dziećmi, a wy pojedziecie razem, wyrzucicie tego łajdaka wraz z jego dziewczyną z mieszkania. Myślisz, że się uda? wątpiła Warwara. Jestem pewna, z Wiaczesławem nie ma dyskusji. Wysoki, szerokoplecy i uroczy Wiaczesław dzień przed wyznaczonym dniem przyjechał do cioci, by wcześniej poznać Warwarę i zorientować się w sytuacji. Przyjemnie wypili razem herbatę z ciastkami, omówili plan działania, a potem w hałaśliwym towarzystwie poszli na spacer po okolicach wsi. Piotr i Paweł trzymali się mężczyzny, gdyż w końcu znaleźli tak bardzo potrzebną im męską uwagę. A on bawił się jak dziecko i szalał z chłopcami, nie zapominając jednak spoglądać na ich matkę, by zobaczyć w jej oczach zatwierdzenie. Warwara zawstydzona odwracała wzrok. Cieszyła się za dzieci i była wdzięczna mężczyźnie, ale jego jawne zainteresowanie nią trochę ją przerażało. Swietłana też brała udział w zabawie, zazdrośnie odcierając dużego rywala od dzieci. Wyjechali bardzo wcześnie, by zdążyć zanim wład wyjdzie do pracy. Podchodząc do drzwi, warwara otworzyła je swoimi kluczami. W mieszkaniu było cicho. Wiaczesław odsunął kobietę na bok i poszedł przed nią, gestem zapraszając ją, by poszła za nim. Wchodząc do sypialni, zobaczyli śpiącą parę. Mężczyzna pytająco spojrzał na towarzyszkę. Kiwnęła głową. Z nieprzyjemnym porankiem, cudzołożnicy głośno wypowiedział wiaczesław. Przebudzeni kochankowie nerwowo ciągnęli na siebie kołdrę. Próbując schować się pod nią, patrząc ze strachem na olbrzyma, który zakłócił ich słodki sen. Warwara, która do końca łudziła się nadzieją, że wszystkie jej obawy są bezpodstawne, z obrzydzeniem obserwowała tę scenę. Jej serce ścisnęło się z żalu i bólu. Jak mogłeś, ledwo wydusiła z siebie! Jak mogłeś zamienić naszą rodzinę na to? Wskazała na rozczochraną dziewczynę. Poprosiłabym. Oburzyła się. Kim ty w ogóle jesteś? I co tu robisz? Wynoś się z naszego mieszkania. Jestem tą. Która groziła, że zabierze ci to nic niewarte stworzenie, które nazywa siebie mężczyzną. Tak więc ja go nie potrzebuję. Zabierz go sobie i obydwoje wynoście się z mojego mieszkania. Co oznaczy z twojego? Wład. La Chudra odwróciła się w jego stronę. Przecież mówiłeś, że ona jest twoja. I moja też prawie szlochając, odpowiedział. Nie pozwolę, mam prawo. O prawach opowiesz w sądzie wtrącił się Wiaczesław. A teraz szybko ubierzcie się i wyjdźcie stąd. To do ciebie. Wskazał palcem na dziewczynę. Masz pół godziny, żeby zebrać swoje rzeczy. A ty, słodziaku. Mężczyzna nachylił się nad władem, który prawie schował głowę pod kołdrę. Możesz wrócić wieczorem po swoje rzeczy. I zapomnijcie obydwoje o tym adresie, inaczej będziecie mieli do czynienia ze mną. Po wyproszeniu pary, Wiaczesław wezwał ślusarza, który wymienił zamki w drzwiach. Warwara, opuszczam cię na chwilę, wstał mężczyzna po herbacie z kanapkami. Nikomu nie otwieraj, jesteś tu bezpieczna. Ale w razie czego dzwoń. Na wieczorny powrót tego podłego typa wrócę. Wieczorem Wiaczesław osobiście przywitał Włada w drzwiach, skinął na torby, Pozwolił mu zabrać swoje rzeczy i ciepło pożegnał. Warwara wnosi o rozwód, więc nawet nie śmiej spojrzeć w jej stronę teraz. Szukaj schronienia u swojej lachudry. Sama nie ma gdzie mieszkać, żałośnie odpowiedział zdrajca. I co ja teraz zrobię? Warwara, przebacz mi, głupi krzyknął w stronę pokoju. Zacznijmy wszystko od nowa. Przecież mamy dzieci. Nie przeszkadzaj kobiecie, odpoczywa. Co? Odpoczywa od zmartwień i od ciebie także. Delikatnymi pchnięciami nadał Władowi odpowiedni kierunek. Pośpiesz się, wtedy zdążysz się zapoznać z miejscowymi bezdomnymi. Czekają na ciebie na ławce, może cię przyjmą z dobroci serca. Warwara postanowiła na razie wynająć mieszkanie i kontynuować życie na wsi. Nie mogę teraz tam przebywać i spać na tym łóżku nie będę mogła. Nawet powietrze w pokoju jest obce. Jak mam nim oddychać? To dla mnie obrzydliwe. I nie musisz odpowiedziała Swietłana. Tu powietrze jest czystsze, a ludzie też. Z czasem się uspokoisz wtedy, wymyślisz, co dalej. Muszę znaleźć jakiegoś agenta nieruchomości, martwiła się kobieta. Nie chcę sama zajmować się mieszkaniem, a z chłopcami będzie to niewygodne. Więc zadzwonię do Wiaczesława, on wszystko załatwi. Powiedz mi, co myślisz o nim. On chyba ma na ciebie oko, ale ma żonę i małe dziecko. Chociaż między nimi nie ma zgody, to jednak rodzina. Nie wypada tak się zachowywać, to nie jest dobre. Co ty, Swietłana, nawet o tym nie myślałam, zwłaszcza że jest żonaty. W końcu sama poczułam, jak boli zdrada. Wiaczesław to dobry człowiek, ale to tylko przyjacielska sympatia. Nic więcej. Teraz nikt mi nie jest potrzebny. Mam wielką urazę w duszy i wątpię, czy kiedykolwiek jeszcze komuś zaufam. A to błąd. Nie należy oceniać wszystkich mężczyzn przez pryzmat jednego łajdaka. Mój ukochany nigdy by sobie na to nie pozwolił. Był człowiekiem krystalicznie uczciwym. I Andrzej jest taki jak on. Bardzo sumienny, porządny i odpowiedzialny. Tylko nie ma szczęścia z kobietami, smuciła się staruszka. Chcesz zobaczyć nasze zdjęcia. Oczywiście, bardzo mnie to interesuje. Swietłana rozłożyła albumy. Zobacz, tak wyglądaliśmy, kiedy się poznaliśmy. Tutaj już po ślubie. A to mały Andrzej. Tu już zostaliśmy sierotami. A to niedawne zdjęcie Andrzeja. Przystojny, reprezentacyjny. Warwara zamyśliła się, przyglądając się twarzy mężczyzny. I wasze oczy takie same dobre i trochę figlarne. To prawda, jest taki dobry i bardzo łatwy w kontakcie, lubi żartować. Staruszka westchnęła. Oby już tylko przyjechał mój ukochany. Do oczekiwania staruszki dołączyły teraz Warwara i jej dzieci. Razem ze swietłaną liczyli miesiące, potem tygodnie, dni. Kobieta doskonale zrozumiała aluzję sąsiadki. Spodobał jej się Andrzej. Na myśl o nim rumieniła się jak dziewczynka, ale zaraz potem ostro krytykowała się w myślach. Jakie fantazje? Przecież dawno już nie jestem dziewczynką. Kto wie, jak on zareaguje na pomysł matki? A może jego serce jest już zajęte? Ale mimo to wizja szczęścia przyciągała swoją nierealnością. A dusza drżała i słodko umierała, gdy przed oczami, jakby naprawdę, pojawiał się wizerunek mężczyzny z marzeń. I wreszcie nadszedł ten dzień. Wiaczesław pojechał na lotnisko powitać Andrzeja. Swietłana gorączkowo przygotowywała się do spotkania. Warwara upiekła dla niej swoje pierogi, a potem pomogła nakryć do stołu, ale stanowczo odmówiła pozostania, tłumacząc się, że nie chce przeszkadzać w rodzinnych rozmowach. Staruszka ze łzami w oczach powitała przyjeżdżający samochód. Po przytuleniach i zachwytach wszyscy weszli do domu. Ale nie zdążyli usiąść, gdy do podwórka szybko podjechał samochód, a z niego wyszła długonoga blondynka. Weszła i pocałowała wszystkich obecnych, jakby łaskawie obdarowując ich królewskim dobrodziejstwem, i usiadła na kolanach Andrzeja, ale on, krzywiąc się, zrzucił ją i odwrócił się. Nie obrażając się, zaczęła opowiadać, jak za wszystkimi tęskniła i jak się spieszyła, by cieszyć się z nimi z powrotem rodziny. Andrzej męczył się gadatliwością i natręstwem gościa i nie wiedział, jak się od niej uwolnić. Wykorzystując chwilę, gdy dziewczyna przestała gadać i na chwilę oddaliła się na swoje potrzeby, błagał. Zróbcie coś, żeby zniknęła. Dobrze, zróbmy tak. Swietłana pochyliła się do mężczyzn i coś szeptała. Otrzymawszy ich gorące zatwierdzenie i zgodę, pospieszyła do sąsiadów. Warwara, ratuj sytuację. Co się stało? Zaniepokoiła się kobieta. Na lotnisku powitała Andriusza jego była dziewczyna Krystyna. Teraz siedzi z nami przy stole. Dowiedziała się, że ma otrzymać wysokie stanowisko w swojej firmie. Postanowiła do niego wrócić. Gdy on był w podróży, ona chodziła na lewo i na prawo. Rozstali się z tego powodu. Teraz rzucił ją ostatni kochanek. Musi gdzieś się podziać. Przywykła do życia na koszt innych. Pracą się specjalnie nie męczy. A cudze pieniądze wydawać lubi. Więc oblicza, z kim jej będzie lepiej. Pomóż nam, kochana, pomóż nam pozbyć się tej wiedźmy z domu. Chłopcy, idźcie z nami. Zróbcie coś dobrego. Co mam robić? Zdziwiła się Warwara. Już ci wszystko opowiem, obiecała staruszka. Kiedy przyjacielska grupa wszedła, dzieci krzyknęły, tato, i rzuciły się Andriuszowi na szyję. Przytulił zadowolone dzieciaki, potem je posadził i podszedł do warwary, objął ją i szepnął na ucho. Proszę, zagraj ze mną. Odsunął się, promiennie się uśmiechnął do obecnych i zwrócił się do niej ponownie. Poprosiłem Wiaczesława i mamę, żeby nie mówili ci, kiedy przyjadę, aby zrobić ci niespodziankę. Niespodzianka się udała powiedziała o miała kobieta. Jak za tobą tęskniłem? Rzucił się do niej i objął ją, przylgnął ustami. Barbara, ku swojemu wstydu, niechcący odpowiedziała na jego pocałunek, który stał się długi i namiętny. Dojść do siebie, odsunęła się i, zarumieniona, szepnęła. Przepraszam. Co ty? Bardzo mi się to podobało, uśmiechnął się chytrze mężczyzna. Podczas tej sceny rodzina Andriusza delikatnie odwróciła się, a Krystyna zaskoczona otworzyła usta. Wreszcie odzyskała mowę. Co to jest? To twoje dzieci? A ta kura to twoja żona. Kiedy zdążyłeś? Babciu, wujek Wiaczesław obrażają naszą mamę, krzyknęli chłopcy. To moja ukochana kobieta, odpowiedział głowa rodziny. Tutaj są wszyscy, których kocham, ponieważ są moją rodziną, a ty do niej nie należysz, więc proszę opuść dom. Oszukałeś mnie, oburzyła się dziewczyna. Ty też mnie oszukałeś, odpowiedział gniewnie Andriusz, i teraz jesteśmy kwita. Jakie to podłe! To obrzydliwe, podłe. Krystyna z łzami w oczach wybiegła i wsiadła do swojego samochodu, który natychmiast ruszył. Kontynuujemy święto w szerszym gronie zadowolony ogłosił mężczyzna. Po uczcie, już po ciemku, Andriusz odprowadził warwarę do domu. Chłopcy wbiegli do swojego pokoju i włączyli kreskówki. A dorośli, zostając sami, złączyli się w namiętnym pocałunku. Swietłana, patrząc przez okienko na cienie w oknie sąsiada, uśmiechnęła się zadowolona. Wszystko się u nich ułożyło, chwała Bogu. Chwała Wiaczesławowi! odpowiedział siostrzeniec. Och, prawda, Wiaczesław, dziękuję ci. Jak dobrze, że wpadliśmy na pomysł, aby ich ze sobą związać. Od razu zrozumiałam, że Andrzej i Warwara są stworzeni dla siebie kropka. Podczas jazdy z lotniska opowiadałem mu wszystko, co miałem na uszach, pochwalił się mężczyzna. Jeśli, mówię, nie docenisz takiej kobiety, to nie pozwolę jej uciec, a moja rozbita rodzina będzie na twoim sumieniu. I przekonałem Kryszynę do zagrania w spektaklu. Jeśli chce dobra dla swojego byłego. Jak się wywinęła, mówiąc, że wychodzi za mąż wkrótce, ale teraz się to pojawiło, narzeczony tego nie zrozumie. Ale mnie znacie, nie można ze mną dyskutować, więc wszystko poszło po mojej myśli. Więc chcesz czy nie, będziesz musiał nazwać swojego przyszłego wnuka albo wnuczkę moim imieniem. Na rodzinnej uroczystości z okazji ślubu Andrzeja i Warwary, Swietłana i Wiaczesław przyznali się, opowiadając o swoim spisku. Młoda para ich oczywiście wybaczyła. 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 Wybaczyła.